serdecznie wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Już po raz siódmy mam zaszczyt i przyjemność otwierać imprezę pod patronatem pana starosty. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość. Dziękuję również panu burmistrzowi, bo to dzięki jego gościnności możemy właśnie po raz siódmy tańczyć pod pomnikiem Ronalda. Myślę, że na szczęście już nie jest 100 dni do matury, tylko 82, ale myślę, że ten taniec, tak jak co roku, przyniesie wszystkim maturzystom szczęście. Ja wam życzę połamania prób na egzaminie maturalnym i rozsądnych, dobrych wyborów już dalszej edukacji czy kariery zawodowej. Oddaję głos panu staroście i panu burmistrzowi. Chciałbym również pogratulować i życzyć wszystkiego dobrego naszym maturzystom. Dzień dobry Państwu, dziękuję Pani Dyrektor, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele i przede wszystkim tegoroczni maturzyści. Ja również przyłączam się do życzeń i życzę połamania prób na maturze, samych dobrych wyborów w przyszłości, wymarzonych studiów, wszystkiego co najlepsze dzisiaj, skręcania kostki oczywiście w cudzysłowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Również się przyłączam, Szanowni Zgromadzeni, do tych życzeń, a szczególnie Wam, drodzy maturzyści, życzę wiele sukcesów na maturze, dobrych tematów, oczywiście dobrego wyboru w dalszej drodze życiowej, Waszej karierze. Dziękuję Pani Dyrektor za uznanie mojej skromnej osoby. Dziękuję Panu Staroście, że chcę skorzystać z naszego placu. No i Wam wszyscy mieszkańcy za to, żeście się tak tutaj liczni. Dobrej zabawy, dobrego poloneza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poloneza dla Rolanda w roku 2000. Otwieram poloneza, czas zacząć. Brawo. Dziękujemy oczywiście, bronami dziękujemy i za chwileczkę się wszystko rozpocznie. Już było hasło, a więc uwaga, jeszcze uprzedzając miejsca w szeregu, bardzo ładnie. Choreografem głównym jest pani profesor Miśkowska, która przygotowała uczniów na wolnych lekcjach. Uwaga, uwaga, a więc było hasło, rozpoczynamy. Prosimy poloneza. I proszę Państwa, rozpoczęliśmy, a my wszyscy bijemy brawa! Prowadzą jak zwykle burmistrz miasta Gniewy, pan Bogusław Kaszubski, z Moniką Ziobro, również pierwszy parak, pan starosta Sebastian Burdy i Aleksandra Markiewicz. I jest również z nami pan Mieczysław Kudrujewski, zastępca rodzica starosta. Jest również pan Sodański, przewodniczący Rady Gminy z Aleksandrą Kujerską. Jest również pan Witold Rutkowski, przewodniczący Rady Powiatu. Powinien tańczyć Magdaleną Rutkowską. Panią Kamilkę Witamę-Mikłę, przewodniczącą Komisji Oświaty. Która tańczy z Karolem Szczecinem. Witamy serdecznie panią Zuzannę Jaskółę, kierownika Wydziału Edukacji Kultury. Ja również z nami jest pan Dariusz Łopniak, dziewięta z powiatu, który tańczy z Anną Ustępkiem. Ja również dyrektora gimnazjum, pana Włodzimierza Popacza. Idzie krokiem poloneza z Justyną Partykos. Witam serdecznie panią Cecilię Mróz, dyrektora Wiktora Prozdrowego oraz Roczy również z Mateuszem Żabkiem. Witam panią Jolantę Mińską, dyrektora zespołu Królowiczyk z Mateuszem Żabkiem. Proszę zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Pogoda sprzyjająca, słoneczko świeci, uśmiechnięci. Byłem tydzień temu we Wrocławiu na rynku, jak był polonez, ale całkiem inny. Tam oni szli swobodnie krokiem poloneza, a u nas proszę zobaczyć. I krzyczyli razem, a jaki ładny układ miejski w Środzie Śląskiej. Brawo, brawo, proszę Państwa, świetnie! Pan starosta jakiś w tym roku ma ładniejszy krok poloneza, chyba trenował. Jest również pani Lidia Panelek, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoły Władczego. Jest z nami również pani dyrektor WBK Banku Zachodniego, Karpana Lignacza. Proszę nas przybili goście.
Zaprosiliśmy również pana Stanisława Cimocha, komendanta policji w Środzie Śląskiej. Jest dostojnie wyglądający, razem z młodzieżą, bardzo ładnie prezentujący się komendant Straży Pożarnej, pan Zenofeusz. Wszystko zaczyną kapron. No i są organizatorzy, przede wszystkim w drugim rzędzie pani dyrektor Małgorzata Przesławska z Krzysztofem Polakiem i Małgorzata Bogicka z Rafałem Żyławym. Teraz będą mosty, tu mi podpowiada pani profesor Wiśniowska, mosty. No to są bardzo, proszę państwa, wbrew pozorom trudna figura, bo ja widziałem już takiego koloneza, że po takim moście się niektórzy nie prostowali. Ale u nas wszystko pójdzie ładnie, bo to widać, że wszyscy ludzie przygotowani. A bo ta wspaniała pogoda, dzisiaj wyjątkowa. Siódmy raz, proszę państwa, prowadzę koloneza miejskiego dla Rolanda. Ale takiej pogody jeszcze nie było. Tutaj kolega nauczyciel zbiegu, pan Jarosław Szynkowski, stojący za mną, kiwa, mówi, tak jest, jak to pięknie wygląda. A proszę państwa, jak to pięknie wygląda na falach studniówkowych. Nie poznalibyście te wspaniałe dziewczęta, macierzyste i tegoroczne, jak one pięknie wyglądają na falach naturalnych. W programie podstawowym czy rozszerzonym. Już wszystko za pana kapka. Już wiedzą, co będą za wami. A więc dzisiaj po raz ostatni jeszcze tańczą, a od jutra już siadają, przygotowując się do matur. 82 dni, jak powiedziała pani dyrektor, do pierwszych egzaminów dojrzałości. I proszę państwa, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę, jak oni ładnie wyglądają. Jak to ludzie wygląda, jak równo ładnie, ślicznie. I Roland na was spogląda z góry, cieszy się, że tak to ładnie tylko wygląda. Roland może być troszkę dłuższy, dlatego że pogoda jest wyśmienita. Pamiętacie państwo, w roku ubiegłym musieliśmy do dwóch odmrożenia kończyć, bo było tak zimno, a teraz tak pięknie.